pewnością zabawiamy się w owym czasie. Che i romani avevano importato da Tirana e dalla Grecia. Jest to ten Bóg, którego staroci Rzymianie sprowadzili najpierw, tak jak mówiłem wcześniej, z Iranu, quindi, a potem z Grecji. A Roma, in tutto l'impero romano, in tutta la penisola, si adorava questo Dio. Więc starożytny Rzym, jak również całe Włochy, adorowały, czciły Boga Mitrę. E c'erano due leggende praticamente sull'origine di questo Mitre. Są dwie legendy, które opowiadają o Bogu Mitrze. La prima leggenda dice che Mitra nasce da una roccia. La pierwsza mówi, że Mitra rodzi się w grocie. E lui è rivale del sole. È rivale del sole. Rivale, cioè? Competitore. Że on jest opiekunem, to on jest opiekunem przeciwnikiem, rywale del sole, perché lui stesso si considera il sole. Lui stesso si considera solo un altro sole, capisci? Bo on sam jest jakby słońce. Mitra, praticamente, c'era quello di condannare tutti coloro che avevano peccato e di invece portare alla resurrezione, di premiare tutti quelli che si erano comportati bene. I założenie było takie, żeby karać wszystkich tych, którzy źle postępują, natomiast wywyższać i nagradzać tych, którzy mają dobre uczynki, są postępują dobrze. Quindi vedete, questi sono gli stessi principi che aveva il cristianesimo. Czyli to są jakby te podstawowe i podobne założenia, które my mamy w naszej religii chrześcijańskiej. Qui vediamo la figura di Mitra con un toro, vedete? Tutaj go widzimy z bykiem. Zamierza chce dopuścić się seksualnego ze zwierzęciem. Perché il caprone, il montone, era considerato un simbolo di potenza sessuale. Ma perché si arriva a questo? Perché c'è questo? Perché c'è questa raffigurazione? In effetti lui non vuole un atto sessuale con il caprone, lui lo vuole uccidere. Tak naprawdę przecież nie chce tego aktu miłosnego, chce go zabić. Adesso vi spiego perché lo vuole uccidere. Teraz wytłumaczę dlaczego chce go zabić. Perché c'è stato un tempo in cui Roma, i bambini non nascevano più. Dlatego, że zdarzył się taki czas w starożytnym Rzymie, kiedy nie przychodziły na świat dzieci. Quindi praticamente non c'era fertilità, capito? Non c'era fertilità. Nie było płodności. Allora i romani che cosa fanno? Vanno nel tempio della dea Giunone. Co robią starożytni Rzymianie? Udają się do świątyni Junony. E la pregano. I proszą ją. Come si fa oggi con i santi? Tak jak dzisiaj prosimy, modlimy się do świętych. La pregano di fare qualcosa per poter rendere fertile Roma di nuovo. Żeby odzyskać tą potencję, tą płodność w Rzymie. Allora la dea Giunone dice alle donne bogini Junona, che per diventare fertili di nuovo przemawia do kobiet, mówi, devono accoppiarsi con il caprone. Żeby to wróciło, muszą odbyć akt miłosny z kozłem. Ma questo ovviamente non era possibile, le donne erano spaventate da questo. Oczywiście, że to było niemożliwe, kobiety były przestraszone. Allora i sacerdoti, księża, che si chiamavano Luperci, cioè i seguaci di Luperco, nazywali się Luperci. Quindi loro cosa facevano? Ammazzavano il caprone. Co zrobili? Zamordowano tego kozła. E con la pelle della capra facevano tante strisce. I ze skóry kozła zrobiono wiele, pocięto na pasy jego skórę. Ognuno di questi sacerdoti prendeva queste strisce e correva per la città.
każdy z tych duchownych z kawałkiem tej skóry biegał po mieście. Con il sangue del caprone. A z krwi kozła. E con queste fruste, con queste strisce di pelle di capra. Więc krwią, jak również. Batteva tutte le persone che incontrava, no? Pasami ze skóry kozła uderzał w kobiety. Soprattutto le donne. Przede wszystkim kobiety. Andiamo indietro di 2000 anni. Ale wydaje się śmieszne, ale to niestety idziemy wstecz 2000 lat. Cerchiamo di metterci nei panni di questo mondo pagano. I spróbujmy się odnaleźć i zrozumieć te czasy pogańskie. E cercate di capire un po' come il credere in qualcosa o in qualcuno. I teraz proszę zrozumieć, co znaczy wierzyć w coś, w kogoś. Come potesse essere parte di tutto il creato, di tutta l'umanità. Jakoby częścią wszystkiego, co zostało stworzone, częścią ludzkości. E come sia stato difficile per il cristianesimo combattere contro tutte queste I dlatego było to takie trudne chrześcijaństwu przeciwstawić się przeciw starym wierzeniom pogańskim. Però vi dico che in Italia, soprattutto nel sud dell'Italia, ale powiem Państwu, że przede wszystkim na południu Włoch, tutte queste usanze, non dico di battere con la frusta le donne, ma quasi. Wszystkie te obrządki, nie mówię oczywiście o tutte queste usanze, soprattutto nelle campagne, campagne italiane. Szczególności na włoskich wsiach na południu. Soprattutto in questa parte, vedete? Szczególnie tutaj ta qualcosa è rimasto nella superstizione. Jednak wiele rzeczy zostało i wciąż jest kultywowane. Magari un'altra volta, in un'altra conferenza, parleremo di queste cose qui. Adesso non possiamo dire tutto perché altrimenti. Myślimy, że przy okazji następnego spotkania będziemo o tym mówić. Qui in Polonia la pepana non sia molto popolare. Wydaje mi się, że w Polsce pepana nie bardzo. Però in Italia invece è popolarissima. Anche oggi. E come ha origine questa befana? Ha origine appunto da questi tempi. Cioè quando finiscono queste feste romane, queste feste di Saturnalia, la maggior parte delle persone andavano per le strade e davano dei piccoli doni a tutti. E si scambiano dei piccoli doni, come oggi voi vi scambiate per esempio l'ostia, no? Capito? Wiele osób wychodziło na ulicę i wymieniało się podarunkami, czego być może symbolem jest tutaj w Polsce, jak wy wymieniacie się opłatkiem. Ecco, quindi veramente è rimasto poi in tutti i secoli una festa popolarissima e ancora oggi l'abbiamo. Quindi i bambini hanno sempre tanti regali. Hanno i regali per Santa Claus, per Natale, I to jest święto też dzieci, tak jest nazywane, ponieważ dzieci z okazji tej befany dostają bardzo dużo podarunków. E poi hanno i regali ancora per la befana. Oczywiście dostają również najpierw te podarunki pod choinkę, tak jak się to solo che in Polsce, ma anche su occasioni specifiche. E come si presenta questa befana? Come si presenta? La befana ha un aspetto orribile, una vecchiaccia. To jest staruszka. Lei porta un sacco, niesie wór na plecach. E porta una scopa. I miotłę. Lei vola come il vento. Fruma. E si infila nei comignoli dei cammini. Ona fruma. Wiatrem na pierwsze i wchodzi kominami in questo sacco che porta sulle spalle ci sono i regali da dare ai bambini che sono stati bravi, che sono stati buoni, che si sono comportati buoni. Cioè in questo modo oczywiście dźwiga podarunki dla dzieci, ale tylko tych, które były grzeczne. Mentre invece se il bambino non si è comportato bene, natomiast dla tych niegrzecznych, lei con la scopa, siccome nel comignolo c'è sempre la cenere. Ma miotłę, a jak wiemy w kominie zawsze są sadze. Raccoglie questa cenere, appunto, questo carbone. Zbiera te e invece di lasciare il regalo, lascia il carbone.
zamiast zostawić podarunek i zostawia sadzę. A mnie dostała sempre il carbone. Ja zawsze dostawałam sadzę, czyli carbone to jest właściwie węgiel. I to dziś we Włoszech taka moja dygresja, że bryłki cukru czarne to jest właśnie ten symbol, że tak jak u nas się daje, Mikołaj przynosi niegrzecznym dzieciom różkę zamiast prezentów. No to wypada właśnie tą bryłę węgla jakby, a to jest nic innego jak cukier, tylko pomalowany na czarno. Nie, carne, carne. Vale levare, togliere la carne. Eliminare carne, to znaczy wykluczyć mięso. Quindi togliere la parte grassa, la parte sensuale, capito? La parte che appunto del divertimento. E quindi togliendo la carne adesso si passa alla parte senza carne, alla spiritualità. Że teraz po tej eliminacji przechodzimy do części duchowej. To jest czas na duchowość. Ecco, noi facciamo coincidere appunto la settimana di Carnevale con la settimana grassa, diciamo, proprio per questo. Tak, i kończymy tą część karnawału, ostatni dzień karnawału to jest zawsze ten tłusty tydzień, tłusty czwartek, nazywamy to i to już jest na koniec. E in particolare appunto con il martedì grasso, il martedì grasso. Giovedì, perché comincia il martedì. Il giovedì grasso, in cui appunto penso, no, adesso un po' in tutto il mondo, però in Italia ci sono questi grandi carnevali. Non so se avete. Forse tutti voi avete visto delle immagini del carnevale di Venezia, del carnevale di Venezia, di Roma. In cui tutti si mascherano, tutti si prebierano. E anche questo, anche del carnevale, magari più in là faremo una conferenza a parte perché vale veramente la pena parlarne e perché dal carnevale poi nascerà tutta quella letteratura legata alla commedia dell'arte. Quindi na pewno będzie kolejny powód do spotkania i opowieści bardziej obszerny na temat karnawału, szczególnie, że łączy się ten temat z komedią dell'arte. Zaczyna. San Domenico, però San Benedetto. Però alla base della celebrazione di tutti questi santi. Ale w podstawie czczenia wszystkich świętych, obchodów tych świętych. Tuttavia, anche in questo c'è questa teatralità. Jest ogromna teatralność. Questa teatralità greco-romana, capito? Grecko-rzymska. Che si intravede soprattutto quando facciamo le processioni. Która przede wszystkim jest widoczna do Włoszech podczas procesji. Ecco, I will tell you, but not now. Okay. But we can program, we can plan an evening dedicated to knowledge, for sure. Allora, con questo io vi auguro veramente delle belle feste, delle feste serene con i vostri cari, con le persone. Na koniec chcę Państwu złożyć życzenia spokojnych, pięknych, pogodnych świąt z bliskimi. E quindi ci rivedremo in gennaio. I zobaczymy się na pewno w styczniu. 23 gennaio. Najprawdopodobniej 23 stycznia. Però zapraszamy serdecznie. Ancora non sappiamo se sarà una conferenza oppure sarà un film. Jeszcze nie wiadomo, vediamo. Czy będzie to spotkanie w formie wykładu, czy będzie to jakiś film, o którym będziemy chcieli coś powiedzieć więcej z odpowiednim komentarzem, ale na pewno coś bardzo interesującego, więc zapraszamy i liczymy na również taką liczną frekwencję.